cześć wam z tej strony Kurczak i ponownie spotykamy się w Czarnej Górze, ognistej czeluści Molten Core, zwał jak zwał. Znowu będziemy walczyć przeciwko Ragnarosowi. Jak widzicie, tu jakiegoś wojownika sobie zrobiłem, bo z internetu jest deck przeciwko Ragnarosowi. Zobaczymy jak zadziała, ale najpierw jeszcze tym swoim. Raz, zagramy. Później wytestujemy ten drugi. Jak będzie gorszy od mojego, to nie wiem, co zrobię. Ale już mnie denerwuje ten Ragnaros. I nadal jest chory. Chodź w opisie. Więc no. You are welcome. Świetna ręka. Nie ma co. Teraz co? Jeszcze lepsze. No to liczymy, że nam dojdzie coś ciekawego. Bo bez tego to my jesteśmy w dupie, No niby jest jakiś pseudokombo, którym coś tam możemy zrobić. Tu nie ma sensu zagrywać słówki, chociaż nie ma tu za bardzo co wyciszać też w jego deku. Jednak... może jego. Jednak wolałbym ją zachować. Nie mam pojęcia co tu wystawić. Atakujemy armor. Nie, potrzebuję broni na start. I potrzebuję... no na pewno nie tego. I potrzebuję jakiegoś ziomka, który działa. Bo już widzę, że przegrana będzie. No dobra, gramy. Zobaczymy. Okej. Okay. Nie wiem naprawdę, co mógłbym zrobić, żeby tutaj wygrać. Jakby to była kolejna tura, gdybym miał już tego Gedona, to by było co innego w ogóle. Zrobimy tak. Wezmę tak. A, koniec tury, klikaj. No teraz mam mniejszy... Ma problem, jak cholera ma. Nie wiem jak sobie poradzi, naprawdę. No i tu mi nie pozostało nic innego jak Gedon plus ten nowy pan. To jak z Gedonem sobie teraz poradzi? A cóż mi? Za majordomusa! Jerda. Majordomusi. Nie lubię go. Jak ja go nie lubię... Dobra. Rani ich. Za majordomusa! Luzik, już się zapomniał. No nic, no... Dzięki. Średnio. A, ty już nie możesz atakować. No dobra. Jak teraz zabiorę tą babkę od szarży, no masz szczęście. Okej. Przecież ta babka od szarży, gdybym teraz ją dobra, też by działała, więc źle, że... Dobra, nie mam jej. To już nic nie mówię. Okej. Czyli go trzeba tak w miarę szybko zabić w jednej turze, żeby on nie zdążył wystawić tych dużych ziomków. Co nam się raczej nie uda. Okej, okay, mamy miecza. Zresztą miecz nam tak potrzebny, że... Przyda mi się babka, która szarże daje, no. Jest! Nareszcie! Szarża na przód! Tylko co teraz ważniejsze, szarża tego, czy... Może tak. Mam 30 HP, więc na 10 go nie możemy zostawić, żeby on sobie nie spełnił tych. 6... 9, no, tu jest 6, 9... Dobra. Zrobimy tak na razie. Na 15. To tam jeszcze 5 many, teraz dwóch będzie musiał wystawić, żeby...
Żeby to jakoś było. No właśnie. No, wystawił jednego. Więc tak źle nie jest. Dobra, myślimy. Jak walnę tu, tutaj potrzebuję. No ich wszystkich bym potrzebował praktycznie. Dobra, zrobimy tak. Mogę najpierw dobrać, kurde. Co teraz? Chyba, że chcę przyjąć trochę na rej. Nie, tak nie ma sensu. I tak. Co ja robię? Zapomniałem, że on może przyzywać te ziomki. Nie wolno mu w twarz, nie wolno. Trzeba go szybko zabić. No, tylko teraz on sobie może ich czterech wystawić. Bez zmian. No powiedzmy, że możemy ich jakoś zabić. No dobra. To mi pasi. Co dostaniemy? Gromasz. Okej, też mi pasi. To robimy tak, w ten sposób. Tutaj walniemy, co dostaniemy? O, chydziarz, okej. Też chwila. 5 plus 2, nie, typ 8. Tego by się przydało zostawić, ale no. Nie mam za bardzo jak. No niestety. Jednego zostawimy sobie. Chyba zjebałem znowu. Nie, dobra, musimy zrobić tak. Musimy zostawić Ragnarosa. Żeby on nie miał jak się tymi ludzikami zajebać. Okej. Ty nie możesz wystawiać tych. Niego. Uuu, jakbyś w niego walnął, to by było. I teraz muszę dobrać coś. Nie dobrałem. Oczywiście, bo po co? Jakbym miał jeden mniej HP. Nic, no my robimy tak. Robimy tak i tak. On się wymieni pewnie z nim, bo jeszcze zostanie na jednym HP. No właśnie. I teraz jak trafi w to... No tak byśmy go nie zabili. Tego możemy co najwyżej wyciszyć. Potrzebuję coś, co... No dobra. Nie mam czasu na gier. Powiedzmy, że to jest coś. Dobra, wjeżdżamy mu w twarz. Pierdziele. Jeśli się nie stantuje, a tamto mamy jak pokonać. W sumie jeśli trafi Sylwanę teraz ze swojej mocy, to tak. O! Poniżenie! Ty śmieciu. Poniżenie z broni było. Ognistym toporem zabiliśmy władcę ognia. Pasuje mi. Zwycięstwo! Góra jest moja! Moja! Mhm, oczywiście. Oszukuj się dalej. No i mamy chujową legendę, nie wiem za co ją płaciłem. No i co, 10 minut, kurde, zasranego Ragnarosa. Wyzwania klasowe teraz, moi drodzy. Gnar i Gedon. A nie, to jest Garan i Gnar, Boże. Wojownik, okej. Dostajemy tego dziwnego ziomka, którego nie mamy już zamiaru raczej używać. Dostajesz niby podranienie się, ale to jest takie bardziej face'a. Że oni rzucają po prostu za każdym razem, gdy dostaną damage, rzucają toporkiem w twarz tego ziomka, który... Tego ziomka, który tam jest... No, jako nasz przeciwnik.
Czy to są, który rania, my dostajemy talię, która jest pod ranienie się. Jajo tu nie jest najlepsze. Bo dostajemy teraz po jeden. On przyzywa tego ziomka jeden, znaczy dwa na jeden. Taki fajny. No ale nadal on już jest, wiecie, na śmierć skazany, że tak powiem. To pancerzykujemy się. Lepiej uważaj. No wiem, że trzeba uważać. O! Pierwsze rozkaszlone po tym całym czasie. Tylko zabiję go, proszę cię. Akurat musiał. Nie, bo mi jest potrzebne, żeby tych zabić. A, to jest fajne. Dobra, no to zrobimy inaczej troszkę. Jezu, przepraszam. Może powinienem wyciszać, ale... Komu ty tu dajesz prowokację? To niby dobrze, bo ma więcej HP. Czyli musimy go rozwalić szybko. Okej. No tutaj dostaniemy... Może zrobimy tak. O. Tak. On dostanie za jeden. Dobra. Teraz jeszcze któremuś tutaj piźniemy. No i ciekawe, czy on walnie za dwa teraz. Nie, za jeden, okej. Dobra, ich jest jeszcze czterech, oh fuck. Ja ją muszę zabijać. Trzeba ich zabijać. Dobra, jeśli teraz zostanę dwa, to już jest trzy, a wtedy... O, dobra, zabijamy go, nie ma co. Nie opłacałoby mi się to w ogóle, bo teraz bym dostał za pizdu. Okej, rozwalmy tę budę mamy. A tu zostanę tylko po dwa, więc bez problemu większego. No a co, chyba się wysypujemy po prostu. Wezmę, że tak. Używaj swojej mocy. Dobra, tylko teraz znowu stołu nie będziemy mieli jak zapełnić, bo się spierdzieli. Czy mamy liter teraz? 7, 8. Co ja gadam? 8. Chwila, nie, no policzmy. 5, 11, 14. Nie mamy. Chociaż, dobra, w twarz coś będzie wypieprzyć. Nie chce mi się liczyć. No nie mam. Ale niewiele brakuje. On raczej tantów za często nie wystawię. Więc myślę, że z głowy go mamy. O, mogłeś jego najpierw wystawić, myślę. Ciekawe, czy jeszcze się będą naliczały za tego wykra. Będą się naliczały. O! O, to ja się tutaj położę, czy coś, prześpię się. To będzie, nie wiem, 80 na 3. No, może troszkę przesadziłem, jednak nie. I został nam jeszcze Gedoneł, który nie pozwala nam zostawiać niewykorzystanej many. On bardzo dobrze uczy, jak grać, tak się powinno grać, co się dostaje. Fajną karciochę. Tralenka. Troszkę nim grałem, ale nie umiem. Nie widzicie, ja tam i tak ograniczonymi taliami gram. Nie lubię po prostu innych za bardzo, chociaż powinienem lubić. Mamy tego fajnego ziomka. To jest za jeden many by się przydało. Dobra, to zostawimy, bo jest za dwa przynajmniej. Mamy jakieś zagranie, chociaż hero power. Dobra, teraz mamy milion zagrań na drugą turę i jedno na siódmą. Hura! Neptulem. Teraz my się możemy... No dobra. Powiedzmy, że czy jego twarz zamiast pięciu w naszą jest całkiem spoko. I co nam teraz dojdzie? No.
średnie. Jak sami widzicie. Mogę chyba jednak użyć czegoś z tych. Dobra. Powiedzmy, że tam 5 damage mi aż tak nie boli znowu. Też wtedy to mogę wykorzystać to w pierwszej turze i... No nie, nie, nie mogę. Łoń! Co my teraz robimy? My teraz robimy tak. Kurwa, jestem idiotą. Nie, nie patrz co dochodzi. Po co? Po co patrzeć, czy doszło coś? Bo nie, ledzę. Nie dryj się przecież. Po co patrzeć, czy ty... Sześć. Czyli najlepsza możliwość. Bo jakby był 7 na 6, to by było niedobrze. Śmieciu. Co my z tym panem teraz zrobimy? No nic, musimy zrobić tak. Gotowe. O! Powstał mimo tego, że umarł. O! Żyje! Nie żyje. Nieważne. Wychodzi, że nie umiem grać szamanem. Dobra. W sumie ten overload nam pomaga trochę, ale... Ale nie do końca. Kurde, jakie w ogóle tutaj karciochy lecą. Ile my teraz mamy? 5 tak samo. Ulala. No to niedobrze bardzo. Bo giniemy. No spoko. I piąteczka w ryj. Jak my to teraz rozwiążemy? Dobra, mam Neptulona. Już pojawia się, bo nie chcę źle postawić. Jak my to powinniśmy zrobić? To jest piątka. To może piątkę w twarz. Piątkę w tego ziomka. Bo nie chcemy wybuchać. Okej. No i piątka poszła niestety we mnie. Kurde, jakbyśmy dostali tego króla murloków. Mamy 3 teraz, to dupa raczej. Jakbyśmy jeszcze jego mieli. Dobra, sytuacja wygląda tak, że jeśli rzucimy to, to musimy jeszcze wykorzystać 4 many. Czy możemy go jednak zabić? 7, 9, chyba tak. Chwila, to jest okrzyk bojowy? No zobaczymy. Ula. No. Podoba mi się. 5 HP, ledwo, ale wygraliśmy. Prawie 20 minutek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wielkie dzięki za oglądanie oczywiście. Drugie skrzydło za nami. Teraz trzeba zbierać 700 golda na trzecie. Te ceny są spore. Był tak po 500. To by było spoko. W ogóle strasznie dużo trzeba zbierać hajsu w tym Hearthstone. Patrzę, pakieciki za 100, za 3 wygrane na pojedynkach dostaje się tylko 10 golda, zadania to... Muszę więcej mówić. Więc na pocieszenie dajcie fab kopkura. Pa, pa.